Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej i zapraszam na ostatnie studium z cyklu Księga Psalmów. Dzisiejsze studium będzie miało tytuł Czekając na Pana. Dzisiaj razem ze mną w czasie studium towarzyszą mi Paweł, Waldemar i Maksymilian. Ja mam na imię Remigiusz. Zaczniemy nasze studium od modlitwy, od poproszenia Pana Boga o mądrość i o Ducha Świętego, który będzie nam objawiał, objaśniał które, teksty, które będziemy czytali. Boże Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu nieba i ziemi, ty zadbałeś o to, abyśmy nie błądzili i że moglibyśmy wszyscy studiować Twoje słowo tak, abyśmy szli prosto Twoją drogą do zbawienia. I dziękujemy Tobie, Panie, że zostawiłeś, że zesłałeś Ducha Świętego na tę ziemię, aby prowadził nas, abyśmy poznali pełnię prawdy. Dziękujemy więc za taką możliwość studium i poznawania Ciebie. Cieszymy się, że możemy być blisko Ciebie, znając Ciebie poprzez studiowanie Twojego Słowa. Chwała Tobie i dziękczynienie niech będzie dla nas za pragnienie bycia z Tobą. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy i dziękujemy o to studium, aby powodowało w nas wzrastanie i przybliżanie się do Twojego Królestwa. Amen. Amen. Panowie, czy lubicie czekać? Zdecydowanie nie. Mhm. Ale zdarzało mi się czasem czekać tak, że czas minął, a mi się <laughs> obejrzałem, i bałem mhm. się, żeby się nie spóźnić. Czekanie ma dwa oblicza. Jedno w moim przekonaniu takie pozytywne, w drugim no znacznie mniej. To pozytywne to. Gdy czekamy na coś, czego oczekujemy, czego pragniemy, mhm. co mamy w jakiś sposób zaplanowane, czekamy na kogoś. Wiemy, że na pewno ta osoba przyjdzie i rzeczywiście chcemy, żeby ta osoba przyszła. Natomiast ta druga strona oblicza tego czekania to wszystko zależy od sytuacji. Są sytuacje takie, kiedy z niepokojem mhm. czekamy na coś, co chcemy odepchnąć od siebie, ale nieuchronnie przyjdzie. Na przykład, Diagnoza lekarska, jeżeli to się czasami zdarza w rodzinach. Pamiętam czasy studiów, kiedy czekało się na egzamin. Można było wycofywać się za kolejnego kolegę i jakby opóźniać ten czas, ale wiadomo było, że to nastanie, mhm. chociaż chcieli, chcielibyśmy to przełożyć. Także to są, tak jak powiedziałem, dwa oblicza tego czekania. Mhm. A z czym Wam się kojarzy nadzieja? Czym jest dla Was nadzieja? Nadzieja to jest też w pewnym sensie oczekiwanie na spełnienie się czegoś. To jest bardzo skonkretyzowana rzecz. Mm -hmm. Mam nadzieję, że mi się powiedzie w życiu, mam nadzieję, że będę miał piękną żonę, mm -hmm. mam nadzieję, że będę miał dużo kasy mm -hmm. do wydania w sklepie, żeby żona była zadowolona. No bo mnie po co tam kasa? Chociaż nie wszyscy tak sądzą, jak i ja. Mm -hmm. Tak więc nadzieja to też jest oczekiwanie na spełnienie się czegoś. Mhm. I to może mieć różną odległość czasową, więc to bardzo różnie. Mhm. Myślę, że warto mieć w życiu nadzieję. Ktoś powiedział, że gdy umiera nadzieja, umiera człowiek. Tak naprawdę człowiek, który nie ma nadziei, jedynie egzystuje. Jedynie egzystuje, a nie żyje dlatego że nadzieja jest taki, takim motorem naszego działania, ale e, powiedzieliście już, że jest związek między nadzieją a oczekiwaniem. E, też wyjaśnimy pewną rzecz, o której tutaj dyskutowaliśmy w naszym gronie przed nagraniem, właśnie o tym związku nadziei i czekania. Jeżeli mógłbym poprosić o przeczytanie psalmu 27, 14 wiersza. Czytam przekładu ekumenicznego. Czekaj na Pana, bądź mężny, umocnij swoje serce, czekaj na Pana. A ja przeczytam te same słowa z Biblii Warszawskiej. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. To jest ciekawe, że w języku hebrajskim występuje sześć słów, które oddają, mogą być oddane jako nadzieja, a trzy z nich może być oddane jako czekanie albo posiadanie nadziei. Takie synonimy. Więc nasze studium równie dobrze mogłoby nosić tytuł Miej nadzieję w Panu, a równie dobrze Czekaj na Pana. Czekanie na Pana. Więc tak dwutorowo będziemy dzisiaj rozmawiali. Właśnie o nadziei, nadziei w czekaniu, czekaniu w nadziei, w każdym razie głównym motywem będzie i czekanie, i nadzieja. Mówiąc o nadziei i mówiąc o czekaniu, możemy zobaczyć, jak Bóg wzywa nas do czekania. Zapraszam do otworzenia Psalmu 37. To jest przepiękny psalm, jeden z moich ulubionych, i w tym psalmie, pozwólcie, że ja przeczytam, Kilka wierszy. Czytam od trzeciego do dziewiątego wiersza, a później trzydziesty czwarty wiersz. Zaufaj panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Powiesz panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. I 34 wiersz. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Czy w świetle tych słów nadzieja jest takim biernym czekaniem na wypełnienie się tego, na co pokładamy nadzieję, czy jest związana z jakąś aktywnością. A jeżeli to jest jakaś aktywna forma, to co, do, co wchodzi w skład tego aktywnego czekania? Aktywne czekanie musi się wiązać z realizacją tego, co może to oczekiwanie, mhm. czyli to zdarzenie, na które oczekuję, ziścić. Mhm. No, taki przykład dam. Jeżeli czekamy na dzień, który mamy wyjechać na urlop, to, mhm. to mamy nadzieję, że wyjedziemy na urlop, tak? Że nie zachorujemy, że I pakujemy się że, że, spakuje, że mam, samochód nam się zepsuje. Mhm. I pakujemy się, prawda? No i teraz, żeby móc mhm. pojechać, trzeba się odpowiednio spakować. Tak jest. Mhm. Proszę. Lud starego i Nowego Testamentu. Ma wciąż to samo zadanie, jedno i to samo główne zadanie, takie naczelne, można powiedzieć, rozsławiać imię pańskie, Boga, w którego wierzą, poprzez różne formy, to prawda odpowiednie dla czasów Starego Testamentu, odpowiednie dla Nowego. Te dla nas najistotniejsze są, ponieważ Pan Jezus powiedział do uczniów: czekajcie, a potem wysłał ich po krańce świata aby głosić Ewangelię. Najpierw mieli czekać na zesłanie Ducha Świętego i co oni robili wtedy? Modlili się, oczekiwali, rozważali wszystko, co się stało, rozważali wszystkie wydarzenia aż do pięćdziesiątnicy, prawda? Uh -huh. A potem rozeszli się po świecie, żeby głosić Słowo Boże. Uh -huh. Czekanie to właśnie nie jest tylko takie bierne czekanie na przyjście Pana, nie jest to apatia, ale Tutaj najbardziej, powiem szczerze, pasują mi słowa Pawła Apostoła. Oczywiście mówię o sytuacji, gdy już oczekiwał śmierci i gdy napisał te słynne słowa Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział 4, werset 7. I odwracając te słowa, to możemy powiedzieć, że w tym okresie, kiedy czekamy na Pana, powinniśmy biec, Walczyć mhm. i głosić tą, tą wiarę. To jest mhm. właśnie to, co tutaj brat powiedział: że apostołowie modlili się, a później poszli na krańce świata głosić Ewangelię. Mhm. A nie jeszcze, wrócę do tego tekstu Psalmu 37. Tutaj widzę kilka takich cech aktywnego czekania. Zaufaj panu. Rozkoszuj się panem. A powiesz panu drogę swoją. Zdaj się w milczeniu na pana i złóż w nim nadzieję. To są te cechy aktywnego czekania. Które z nich wydają wam się najtrudniejsze? Kroczenie jego drogą. Bo to jest kon konkretnie Aha. zdefiniowane. Jego droga jest opisana w Piśmie Świętym. W związku z tym nie może to być jakieś działanie wymyślone przez nas, co nam się wydaje, że będzie dobre i wygodne, tylko musi być to takie, jakiego Bóg oczekuje od swoich naśladowców. Nie bez powodu Bóg daje konkretne i bardzo poważne zadanie. Niełatwe jest to tym bardziej. Gdyby było łatwe, to może byłoby. Y, y, niebezpieczeństwem nawet, dlatego, że tutaj wcześniej czytamy bezbożny, czyha na sprawiedliwego i usiłuje go zabić, nie wiem jak w innych przekładach, lecz Pan go nie zostawi w jego rękach, nie pozwala skazać przed sądem. A więc widzimy, że są ci, którzy chcą wykorzystać ludzi uczciwych, uh -huh. sprawiedliwych, pobożnych, takich, którzy myślą sobie, że a to frajer, jego można naciągnąć na wszystko, bo on się na wszystko godzi, bo on taki chrześcijanin, taki uh -huh. rozmodlony, to można z nim wszystko zrobić. Uh -huh. No nie, jeżeli będziemy bardzo aktywni, to się nie damy. Jeżeli będziemy czekać bezczynnie, to z nudów zainteresujemy się tym, co nam bezbożny podsunie. Okay. Tutaj ta kwestia, ten fragment powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu. Mm -hmm. To jest oczywiście kwestia wiary każdej osoby, ale mogą być takie sytuacje, że to, co się wokół nas dzieje w naszym życiu, wydaje nam się, Boże, dlaczego mnie tak doświadczasz? Ale Bóg ma w tym jakiś swój cel, i on zna tą przyszłość naszą i nawet jak nam się wydaje, że boleśnie przeżywamy to, doświadczamy pewne sytuacje, to Bóg na pewno nas nie skrzywdzi. Możliwe, że On chce w jakiś sposób uszlachetnić nas, nasz charakter. I nam się czasami może to wydawać właśnie trudne, to co zadałeś pytanie, co tutaj się wydaje najtrudniejsze, ale z Bożej perspektywy wydaje mi się, że to jest właśnie ta jedyna słuszna droga. Dla mnie, wydaje mi się, że dla mnie osobiście najtrudniejsze jest dostosowanie się do tego polecenia. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. I to jest taka duża mądrość w życiu, aby wiedzieć, kiedy. Nadziei, którą mamy w Bogu, być aktywnym, a kiedy być biernym, wycofać się i zostawić wszystko Bogu. Jemu oddać czas, Jemu oddać aktywność. Mamy w Biblii różne przykłady tego. Mamy Mojżesza, który się pospieszył, nie czekał w milczeniu na ratunek od Boga. Mamy przykład Abrahama, który też dostał obietnicę od Boga, ale postanowił pomóc Panu Bogu. Mamy inne przykłady. To jest cała mądrość. Wiedzieć, kiedy być aktywnym w tej nadziei, w tym oczekiwaniu, a kiedy zostawić wszystko Panu Bogu. Proszę. Ten ostatni nasze studium w tym sezonie, warto powiedzieć, że przez wszystkie te psalmy, które studiowaliśmy, to psalmiści. Wykazują bardzo różne emocje i myśli i chęć działania, wręcz, ale ciekawe jest to, że wszystko pozostawiają Bogu. To jest to, co mówisz. On by chciał zrobić, nie wiadomo co, żeby dość sprawiedliwości, żeby działo się jakoś inaczej, ale on wylewa serce, swoje żale, pretensje i tak dalej, ale wszystko zostawia Bogu. I to jest nauka, którą trzeba dobrze zapamiętać. Ja wiem, emocje mnie ponoszą. Ale niech to Bóg załatwi co. To tak, to zobaczmy, jakie emocje, a bardzo ciekawe są, uzewnętrznione w psalmie 131. Hmm. Pozwólcie, że przeczytam cały ten króciutki psalm. Panie, nie wywyższa się serce moje, i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi zbyt o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem się i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. No, mamy tutaj ilustrację bardzo spokojnego człowieka. Myślę, że trudno byłoby o ładniejszą ilustrację niż. Przykład dziecka, które zasypia spokojnie po nakarmieniu przez matkę. Wszyscy chyba widzieliśmy, byliśmy świadkami takich scen, jako, jako ojcowie, jako widzowie takich scen, gdzie dziecko zasypia bez żadnego problemu, o ile nie ma kolki. <śmiech> <śmiech> to jest inny troszeczkę problem. Ale zobaczcie, kiedy bohater tego psalmu w taki sposób zasypia. Co, mu, co jest dla niego takim mlekiem, którego uspokaja jak małe dziecko, mleko matki. No myślę, że przede wszystkim zaufanie do Boga, ale jakie trzeba mieć relacje. Uh -huh. Ja głęboko się nad tym zastanawiałem, właśnie czytając ten psalm i myślałem sobie, że jak trzeba być blisko. Trochę mnie to przypomina Hanocha, uh -huh. który chodził z Bogiem, jak ktoś powiedział, jeden z kaznodziejów, a, już tak późno i tyle chodzimy, chodzimy, zostać u mnie w niebie wreszcie. I żywym poszedł do nieba, więc czasem wydaje mi się, że to jest problem naszych relacji. Możemy nie myśleć tak, jak właśnie tutaj w tym Psalmie. Dawid pokazuje, jak bardzo był zżyty z Bogiem, niesamowicie. Wiem, że, miał, że on rozmawiał z Bogiem, że on otrzymywał te natchnione słowa, że on je pisał ponad, pod natchnieniem. Co wcale nie znaczy, i broń Boże, żeby nam przyszło na myśl, że no tak, Dawid albo jeszcze inni prorocy to tak mieli, a my to może nie. Nieprawda. My możemy także przeżywać, tylko kwestia, jak my budujemy nasze relacje z Bogiem. A psalmy są okazją do tego, żeby podreperować te swoje relacje. Świetnie, czyli relacja z Bogiem, zaufanie Bogu. Dobrze, i jeszcze wydaje mi się, że. Ten psalm jest pewną nauką życiowej postawy. Mhm. Mianowicie tu nie chodzi tylko o tą więź pomiędzy dzieckiem a matką, bo niemowlę jest bezbronne i bez matki, bez osoby dorosłej przeżyć nie może, co jest obrazem tego, że dziecko Boże nie może przeżyć prawidłowo. Bez relacji ze swoim stwórcą. Ale tu jeszcze jest jeden element. Mianowicie w wierszu drugim jest powiedziane, że nie gonię za wielkimi rzeczami zbyt cudownymi dla mnie. Gonitwa za rzeczami jest naczelną cechą współczesnego społeczeństwa. I stresu. I stresu. Konsumpcjonizm uh -huh. to jest właśnie pogoń za rzeczami. My czas poświęcamy rzeczom, a niewiele czasu poświęcamy ideom. Uh -huh. I w związku z tym właśnie ten obraz jest taki, że jeżeli będziemy mieli więź z Bogiem i prosili Go, żeby nasze pewne plany, pewne, Marzenia, e, ambicje, żeby Pan Bóg pomógł nam je ociosać, mhm. e, z, sprowadzić do poziomu, który będzie pożyteczny dla nas i naszych bliskich. Bo inaczej, to będziemy się karmić obcym mlekiem. Nie tym pokarmem, który syci, ale pokarmem, który wydaje się nam, że jest słodkie i dobre. To jest właśnie tylko chciałbym jeszcze nawiązać do słowa, co Maksymilian powiedział o tym, że to takie dziecko jest bezbronne. Tak, on właśnie w relacji z Bogiem, jeżeli całkowicie zaufa, odda, złoży jakby w jego ręce swój los, swoje, swoją przyszłość, swoje zamiary, to on będzie taki właśnie jak odstawiony. Od piersi matki, ale właśnie po tym nakarmieniu, będzie syty, pełny, szczęśliwy, zadowolony, tak jak jest to dziecko. Mhm. Ja, proszę. Nie, nie. Okay. Ja widzę tutaj pewną weryfikację nadziei, dlatego że początek tego psalmu pokazuje mi człowieka, który ma nadzieję. Nadzieję na spełnienie jego ambicji, bądź emocjonalnych, bądź materialnych. I dzisiaj jesteśmy pełni takich ambicji. Chcemy awansować, chcemy podwyższonego statusu materialnego. Dochodzimy do tego, przeżywamy stresy na drodze zdobywania, a później stwierdzamy, po co mi to było? Nie daje to satysfakcji. Dopiero rezygnacja z tych ambicji, zaufanie Bogu przynosi spokój, jak dziecku, i zmienia się hierarchia wartości. Bo ostatni wiersz tego psalmu mówi oczekuj Panu, oczekuj Pana, miej w Nim nadzieję, teraz i na wieki. Chciałbym dać taką radę. Mhm. Jeżeli chcecie mieć pokój w sercu, mhm. że wasze marzenia, plany nie są zbyt wygorowane, to, to spróbujcie sprawdzić, jak reagujecie, gdy widzicie u kogoś lepszy samochód, gdy widzicie u albo słyszycie, że on wjechał na wycieczkę zagraniczną, ale daleką. Albo awansował. Al no, albo awansował. Te mhm. wszystkie rzeczy są dla nas Sprawdzanym. Je tak Jeżeli te sukcesy, czy te, te jakby powiedzieć, osiągnięcia e ludzi nam bliskich czy, czy znanych, nie prowadzą do wzbudzenia zazdrości, to jest to ten spokojne podejście do, do rzeczy. My w tej chwili, w naszych czasach, mam na myśli, nie mamy wielopokoleniowych rodzin w jednym domu. I w związku z tym powstaje coś takiego, że jesteśmy trochę od niektórych Wydarzeń, zdarzeń, emocji, jak gdyby odizolowani. Ja akurat miałem do czynienia ostatnio z ludźmi, którzy odeszli z tego świata w słusznym wieku, powyżej 90 lat. I teraz okazuje się, że trzeba po nich zrobić porządek. W cudzysłowie, może, ale coś trzeba zrobić z tymi rzeczami. Dzieci są w świecie. Dalekim, urządzone i nie chcą nic z tego. A co nam to? A po co nam to? To nie nasze, to nie my zbieraliśmy, to nie dla nas. To nam się to nie pasuje do wystroju wnętrza na przykład, prawda? Albo mamy inne meble, inny mamy gust. I to wszystko trzeba gdzieś teraz co? Wyrzucić na śmietnik? No hmm. chyba tak, bo co z tym zrobić? Niewiele rzeczy da się odsprzedać być może. Zatem. Yy, po co to wszystko? Tak I jest. teraz, kiedy patrzę na to z tej perspektywy, to myślę sobie, o rany, to jak najmniej mieć rzeczy. Ja podpowiem, przeprowadzki są dobrą weryfikacją rzeczy, które mamy w domu. Przeprowadzałem się wiele razy Ja też i, i to, to, to też była czuję. taka weryfikacja, co jest potrzebne, a co nie. Naprawdę bardzo, bardzo dobra korekta Naszych celów i ambicji. Ale, mamy... no ale, ale nie każdy człowiek jest w takiej sytuacji życiowej, że musi się przeprowadzać. No tak. no. I to, i to jest jak. Ale za to i... mamy priorytety. Priorytety tak jest w Królestwie Boże, co tam. Otrzymamy? Mamy drodzy, priorytety, więc idziemy dalej, bo mhm. mamy inne, ciekawe symbole w księdze Psalmów. Na przykład psalm 126 i ten psalm no, mówi o takich trudnych doświadczeniach. Ludzi, którzy żyli w czasach współczesnych psalmiście, to był psalm śpiewany podczas pielgrzymek, prawdopodobnie po niewoli, po wygnaniu. I ostatnie słowa tego psalmu. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Gdzie możemy dostosować, zastosować. W naszych życiowych realiach te słowa. Macie takie sytuacje w życiu, gdzie ten etap siania wywołuje w was łzy, ale później przychodzi moment zbierania, który daje radość. Ja myślę, że tutaj może na tej ziemi nie doznamy tego za bardzo że może to się okazać dopiero w przyszłości. Natomiast sam fakt siania Daje ogromną radość. Co jest to sianie? Każda osoba, z którą mogę porozmawiać o Bogu, a mhm. ma słabe doświadczenie z Bokiem, albo pojmuje inaczej Boga i mogąc skierować Go do Słowa Bożego i pokazania mu, co jest napisane, i opowiedzieć Mu, jaką ja mam nadzieję, mhm. dlaczego ja jestem cierpliwy. Ktoś pytał się mnie, jak mogłeś komuś coś takiego przebaczyć. I mogłem wydać świadectwo, mogłem powiedzieć dlaczego. Więc to sianie daje radość, bo ktoś głęboko zastanawia się nad racjami, jakimi się kieruje. Opowiadam wtedy o tym, jak dobry jest mój Bóg, jakie są moje oczekiwania, jaka jest moja nadzieja, co jest ważne. To jest to sianie, to jest to ziarno. Czyli ten najbardziej górnolotny przykład siania ziarna jako słowa Bożego, a być może jakiejś sceny, wydarzenia z naszego codziennego życia. Gdzie ten etap siania jest takim trudnym etapem, ale potem przychodzi etap zbierania, który jest radosny? Trudnym etapem jest wychowanie dzieci. O tak. Mm. Dlaczego? Dlatego, że dzieci naśladują nasze złe cechy, plus naśladują cechy dziadków, dlatego że genetycznie mm -hmm. często wiele od swoich dziadków mm -hmm. przenoszą. No, i, i niekiedy to wychowanie doprowadzone do okresu życia dziecka, okresu nastoletniego, powoduje, że rodzice niekiedy załamują ręce, bo nie tak miało być. Nie tak uczyli swoje dzieci. A potem, gdy dzieci stają się e, samodzielne. Wybierają jakie, jakąś swoją drugą połowicę, uh -huh. która nie pasuje do nich, albo przynajmniej zdaniem rodziców nie, nie spełnia walorów duchowych. Uh -huh. No i, i co wtedy? No i, i wtedy jest taki smutek, jakieś rozczarowanie i takie pytania, które są stawiane. Co ja. Zawiniłem moim mhm. wychowaniu. Gdzie ja popełniłem błąd, że tak jest, że tak się stało? Ale muszę mhm. powiedzieć, że niekiedy po latach te dzieci, które błądziły w tym świecie, wracają i się przyznają do tego, że popełniły błąd, że, że, że one wiedziały jak, ale im się wydawało, że, że oni wie, lepiej będą zagospodarować swoje życie. I wracają. Niekiedy jest tak, że wracają w momencie, gdy ich rodzice już nie żyją. Proces wychowania to jest naprawdę czasem sianie dosłownie no, ze łzami, no, z z we łzach. Ja czasem mówię rodzicom nastolatków, w takich w wieku 14-16 lat to, chyba jeden z to jest taki trudny okres, którzy tracą cierpliwość mówię: Załóżcie kask na głowę i przeczekajcie te 2-3 lata, a później zobaczcie dobre efekty. Bo na razie nie ma żadnego, możliwości, nie ma żadnej możliwości wpływu na tę osobę. A tak a propos jeszcze siania i zbierania i cierpliwości i czekania, czytałem o takim drzewie, które wydaje owoce 40 lat po jego zasadzeniu. Czyli człowiek, który sadzi to drzewo, ma świadomość, że dopiero jego dzieci będą zbierały owoce tego Właśnie drzewa, który sadzi. Mamy inny, piękny psalm. Psalm, który jest nam bliski, chrześcijanom, którzy święcą sobotę, dlatego, że jest to psalm, którego tytuł nosi pieśni na dzień Sabatu. To jest psalm 92. A możemy o tym psalmie mówić bardzo dużo i zastanawiać się nad jego pięknym przesłaniem, ale Patrząc tak z góry na ten psalm, ja przeczytam kilka jego wypowiedzi. Zastanawiam się, sobota nam się kojarzy ze stworzeniem Boga, pamiątką stworzenia. Ten psalm prawie o tym nie mówi, ale mówi m.in. O, o takich wydarzeniach i o takich treściach. Czytam wiersz dziewiąty. Ty zaś, panie, jesteś wywyższony na wieki bo to nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo to nieprzyjaciele Twoi zginą. Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Ten psalm mówi na temat Bożej Sprawiedliwości. Jaki to ma, może mieć związek z szabatem i z ideą szabatu, któremu, której to poświęcony jest ten psalm? No idea szabatu łączy się również z wyzwoleniem. Mhm. I to piąta księga Moje Rzeszowa podaje, że ze względu na to, że zostaliście wyzwoleni z niewoli egipskiej, ja nadaję wam to prawo, abyście każdy sabbat wspominali o tym wyzwoleniu od wrogów. A wrogiem naszym przede wszystkim jest szatan. Można powiedzieć, że jest to odkupienie z mocy zła. Zło jest wszechobecne w świecie. Wszyscy doświadczamy tego, jak jesteśmy na tej ziemi, i chcielibyśmy, żeby to się zło skończyło. Niektórzy dobrze się czują, ale tylko do czasu, kiedy ich nie dotknie to zło, prawda? Zazwyczaj dotyka każdego i to bardzo boleśnie. Natomiast ten właśnie psalm bardzo wyraźnie mówi, ale jest to pieśń na dzień Szabatu. Dlaczego? Dlatego, że w Szabat no, mamy się radować. To jest dzień radosnego odpoczynku. Dlaczego dla nas jest radosny? Ano, dlatego, że my nie myślimy o problemach tego świata, tylko patrzymy z perspektywy Bożej, czyli wieczności, życia w Królestwie Bożym. Patrzymy na ten świat już inaczej. I jesteśmy z Bogiem naszym, który nieustannie nas zapewnia, że jeżeli pójdziemy jego drogą, to będziemy z nim. A szabat będzie świętowany przez wieczność. I będziemy przychodzić do Pana Jezusa w szabat. Zatem to będzie coś niezwykłego i radosnego. No, chyba, że ktoś nie potrafi sobie wyobrazić, albo życie go w tym życiu nie dotknęło jeszcze tak bardzo, żeby zapragnął <słuch> <słuch> Bożej pomocy. No, <słuch> tak o, też bywa. Prawdziwy odpoczynek sobotni jest umiejętnością. Odcinania się od tego, co jest w dzień powszedni. No i, i w, niestety w tej chwili są wielkie pokusy, że osoby, które mają w ręce komórkę, tak, smartfona, czyli tą nowoczesną komórkę, są w stanie wypełnić e, e, czas wolny, przeglądanie, co tam e, inni napisali. A także przy okazji dowiedzenia się, co się w świecie dzieje. No, tak, no I, tak. I muszę powiedzieć, że jest to pułapka, dlatego że wtedy na nowo ten wszystkie te nasze... Nie ma tej bariery stre odwiedzającej. Stresy tak. się na nowo wybudzają. Mhm, tak, tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Ale jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz. A jaki może być związek z oczekiwaniem, Spra między oczekiwaniem, sprawiedliwością a szabatem. Dlaczego tutaj? Mm, jaki aspekt oczekiwania tutaj może być, kiedy czytamy w tym psalmie o sprawiedliwości Bożej? No bo sprawiedliwość Boża zatriumfuje na jego sądzie. Tak jest. I sprawy dobre i złe, wszystkie Pan Bóg na sąd, jak mówi stary przekład, przywiezie. Tak jest. Już mhm. mówiliśmy na jednym z poprzednich studiów o tej zazdrości wobec ludzi bezbożnych, którym się powodzi, że jest to takie czasowe powodzenie. Do czasu. Do czasu. I przyjdzie moment, kiedy Boża Sprawiedliwość zweryfikuje to wszystko. Może dodać jeszcze warto, mhm. że szabat jest znakiem pomiędzy Bogiem, a jego ludem. Jeżeli ja święcę szabat, mhm. To znaczy, że szanuję mojego Boga i że mam więź z tym Bogiem. Jeżeli ktoś nie szanuje Szabatu, to jest prawo moralne. stworzone przez Boga, ucznione przez Boga na pamiątkę stworzenia i o tym, że On jest Panem wszystkich ludzi i On będzie sądził świat. Więc jeżeli ja to wiem i święcę Szabat, to mam pokój bardzo ważny. To jest bardzo istotne, że te relacje z Bogiem się pogłębiają. Mówiliśmy o tym, że potrzebne są te relacje, a te relacje bez szabatu no, mogą być bardzo nikłe. To jest dzień, o którym ten sam psalm mówi, że jest to dzień, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. To jest taki czas, kiedy szczególnie można sobie przypomnieć o tym charakterze Boga, jako Boga prawego, Boga, który jest opoką, w którym nie ma żadnej nieprawości, któremu można zaufać. Kończymy powoli wędrówkę po księdze psalmów. Część z tych psalmów, na przykład Psalm 5, czwarty wiersz, pozwólcie, że to też przeczytam. Nawiązuje do pewnej pory dnia. Panie, od rana racz słuchać głosu mojego. Rano przedkładam ci ofiarę i wyczekuję. Bardzo podobne słowa są w psalmie 30, który także bardzo lubię. Szczególnie te słowa, które za chwilkę przeczytam. To jest szósty wiersz 30. Psalmu. Bo tylko chwilę trwa gniew jego, ale życzliwość jego przez całe życie. Wieczorem bywa płacz, rankiem wesele. A z... Natrafiłem ostatnio na kilka takich filmów i też książkę, które preferują wstawanie i rozpoczynanie dnia o godzinie 5 rano i są całe instruktarze, jak przejść na taki rytm gdy się dzień zaczyna o 5 rano. Dlaczego tej psalmy akcentują takie znaczenie godzin porannych? Co takiego szczególnego może być w porannych godzinach? Chciałbym powiedzieć ciekawostkę, mianowicie taką, że po ciemnej nocy nie następuje od razu mm -hmm. dzień. Naj, najpierw jest świt, czyli e, promienie słoneczne, które w, odbijają się od, od no jakby w lustrze i widzimy, że już jaśnieje, tak? Ale to nie jest jeszcze słońce, jeszcze nie wyszło nad horyzont, czyli jeszcze wschodu nie było, ale już ta jasność jest widoczna, to jest świt. I co ciekawe, że o świcie można zobaczyć na nieboskłonie gwiazdę poranną, którą nazywają też jutrzenką, a jest to Planeta Wenus. I dlatego też jest to taka piękna rzecz, że jeżeli staniemy o świcie wtedy, kiedy jest ten świt, to wtedy tak nasza psychika będzie się odpowiednio prze, mhm. przestawiała z, z okresu czuwania, przepraszam, okresu snu na okres czuwania i co ciekawe. Jest to wielkie błogosławieństwo, dlatego, że tak się doczytałem, że ranne promienie słoneczne pomagają w produkcji melatoniny, która jest potrzebna wieczorem. Tak jest. Jeszcze mhm. tylko dodam, że o świcie tak to można powiedzieć, budzi się życie. Mhm. Załóżmy ptaki, przyroda, tak prawda? Jest. Ten świt kojarzy, jest przeciwstawieniem ciemności, nocy, śmierci, a rano. Wszystko budzi się do życia. I nic dziwnego. Zresztą Pan Jezus też zmartwychwstał o poranku. Warto dodać, że kiedy kończy się dzień, to według rachuby Bożej zaczyna się dzień następny, ale zaczyna się nocą, tak? Wieczorem, tak. wieczorem zaczyna się na wieczór, a potem dopiero poranek dnia pierwszego. Wieczorem już zaczyna się ten pierwszy dzień, czy drugi, czy trzeci po kolei. Ale wieczorem kładziemy się spać po całym dziennym dniu, po ciężkich, różnych y, trudach, po różnych problemach i wcale nie jesteśmy do końca pewni, czy kiedy położymy się spać, to się wyśpimy i czy na pewno spokojnie będziemy spać. Więc jest bardzo różnie. To też kiedy ranek nazwita jasny, słoneczny, kiedy ta ciemność została przeszła nad nami, jeżeli odpoczęliśmy, bo w końcu udało nam się trochę zasnąć, to wstajemy rano. No, jeżeli poprawnie żyjemy, oczywiście w pewnym sensie, bo możemy mieć ciężki ranek, jak niektórzy, ale jeżeli normalnie, to wówczas e, oczywiście, że jesteśmy szczęśliwi, że poranek mhm. nastał. I zresztą e, e, ja z żoną w modlitwach codziennych poranek bardzo dziękujemy Bogu, że ten, mhm. ten świt mamy, że ten dzień nastał, że ta noc spokojnie przeminęła, bo przecież pamiętajmy, że niedaleko nas trwa wojna i ludzie w mhm. nocy... Wyjątkowo niespokojnie, prawda? Bo wojna tam trwa. Chciałbym dodać, że nie wszystko na tej ziemi jest idealne. Są osoby, które mają problemy w zakresie zaburzenia snu. O, dzisiaj bardzo dużo jest takich. I, osób. I mm. kwestia jest taka, że, że no nie można wszystko złożyć na to, że on nie wstał o 5 rano, bo jakby wstał. <laughs> To by miał dobry dzień. I dlatego też, co jest ważne, że poranek jest tym czasem, którym budzi się coś nowego. Mhm. którym coś nowego Pan Bóg robi. I tutaj no, nie ma dwóch zdań. Z martwych stanie Pana Jezusa było o świcie. Je, jeszcze nie było dnia, a już zmartwychwstał Pan Jezus, co oznacza, że ten poranek zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest zapowiedzią tego, że przyjdzie kolejny poranek, którym zmartwychwstaną niewierzący. I na to trzeba mieć nadzieję, i na to trzeba oczekiwać. Ja tylko jeszcze dodam, bo powiedzieliście o tym największym wydarzeniu o poranku, jakim było zmartwychwstanie, że Pan Jezus. Też korzystał z poranka. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, trzydziesty piąty wiersz, tak relacjonuje zwyczaje Pana Jezusa. A wczesnym rankiem, przed świtem, stał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Pismo święte mówi o tym, że Boża łaska objawia się od poranka. Pan Jezus dobrze wiedział o tym. W Palestynie. Dzień zaczyna się o 6 rano. Być może on właśnie tę jedną godzinę, tak mówiąc żartem, o 5 rano wstawał, żeby modlić się i spotykać się z Bożą łaską, a gdy przyszedł ten najważniejszy dzień, był gotowy z samego rana, aby dalej służyć ludziom już jako zmartwychwstały Pan Jezus. I to jest nasza nadzieja, i na to możemy oczekiwać, do czego nas zachęcają psalmy. Drodzy, skończyliśmy wędrówkę po psalmach, oczywiście w tym sezonie, jedynie nie w ogóle i zachęcam was, wracajmy do psalmów, czytajmy je wiele razy. W czasie tych 13 sobót mieliśmy okazję poznać Boga jako wielkiego Stwórcę, jako Króla, jako Sędziego, ale także Boga, który jest tam bliski, który odpuszcza nasze grzechy. Które jest blisko tych, którzy cierpią, smucą się, przeżywają życiowe, ciemne doliny. Poznaliśmy Boga, który jest Bogiem obietnic, Bogiem zbawienia, ale także, jak dzisiaj mówiliśmy, Boga, który powróci i kiedyś przyjdzie jego królestwo. Bardzo chcę Wam podziękować za Waszą obecność przez tych 13 kolejnych tygodni, 13 kolejnych sobód. Życzę Wam doświadczania takiego właśnie Boga, którego poznaliśmy, czytając psalmy. A już dzisiaj chcę Was zaprosić na kolejne spotkanie, rozpoczynające nowy sezon zatytułowany Wielki Bój. I pierwsze spotkanie będzie nosiło tytuł Największa wojna wszechświata. Bardzo frapujący tytuł, jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, o jaką wojnę chodzi. Bądźcie z nami za tydzień, a to dzisiejsze spotkanie zakończymy modlitwą. Niebiański Ojcze Boże Wszechmogący, na Stworzycielu i Opiekunie, Ty, który wszystko stworzyłeś, Ty, który wyzwoliłeś Twój naród z niewoli egipskiej, Ty, który z niewoli grzechu, niewoli szatana, Wyrwałeś miliony Twoich dzieci. I dziękuję Ci też za to, że i nam dałeś możliwość poznać Twoje słowo. Ale to, co najważniejsze, to dałeś, przekonywałeś nas i przekonujesz nadal, że łaska Twoja jest rzeczą najważniejszą, z której powinniśmy skorzystać i żyć oczekiwaniu na Twoje przyjście. Żyć aktywnie, żyć tak, aby abyś Ty był zadowolony i aby ludzie mogli mieć dobry przykład naśladowania Ciebie. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.